Pomysł zrodził się w zeszłym roku, biorąc pod uwagę już 25-lecie naszej uczelni i wpisywanie jej działań również w taką kształcenie ustawiczne. Jakby mamy pewien dorobek, który chcielibyśmy się podzielić w tym zakresie. Chcielibyśmy również stworzyć taką platformę wymiany doświadczeń, że to forum będzie takim miejscem, bo to będzie pierwsze, ale będą kolejne tego typu edycje. Będzie miejscem właśnie wymiany doświadczeń, poznawania nowych projektów i przedsięwzięć adresowanych właśnie do różnych grup wiekowych, tych osób, które chciałyby podjąć dodatkowe kształcenia, rozwijać sobie swoje umiejętności, ale także również zachęcać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co swoją drogą zawodową mają robić. Myślę, że seniorzy są taką bardzo ważną grupą, jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne. Taka idea lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, również dotyczy tej grupy zawodowej. Uczelnia, ale też inne ośrodki przygotowały szereg projektów adresowanych do tej grupy wiekowej, która wymaga również takiego wsparcia merytorycznego i projektowego. Stąd też właśnie obecność tego wątku w tej pierwszej edycji, wątku związanego z seniorami. Pierwsze Wrocławskie Forum Edukacji Dorosłych to jest nowa inicjatywa naszej uczelni. Będziemy mówić o tym, na jakie szkolenia zagraniczne kadra osób dorosłych może wyjeżdżać i z jakich może brać udział. Będziemy również mówić o takim szerszym kontekście tej edukacji, czyli edukacji włączającej, globalnej i przede wszystkim ustawicznej, czyli są to studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy. Te zagadnienia chcemy dzisiaj przybliżyć wszystkim gościom. Trzecia misja KDUTW to jest nasz konkretnie projekt unijny, który realizujemy od września ubiegłego roku. Polega on na takiej efektywnej realizacji 34 szkoleń zagranicznych dla kadry naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także na tym polega właśnie ta trzecia misja i ta rola tego naszego działania. Tak jak wspomniałam, edukacja dorosłych to działania na wielu płaszczyznach naszej uczelni. Studia podyplomowe, które są skierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców. I tutaj ta oferta będzie dzisiaj na forum przedstawiona. Jeśli chodzi o rewolucję cyfrową, no cóż, wiemy doskonale o tym, że ten postęp cywilizacji, postęp elektroniczny tych mediów dookoła nas jest przeogromny i czasami nas przewyższa, dlatego też chcemy też powiedzieć o takich aspektach, które są w codziennym życiu, a jednak musimy być świadomi, że przed tym naprawdę nie uciekniemy. Będę mówił o zupełnie nowym wymiarze edukacji, który wiąże się z tym, że żyjemy w dobie rewolucji cyfrowej. Jest to temat, który od pewnego czasu zgłębiam, głównie zawodowo, w związku z faktem, że powierzono mi funkcję doradcy metodycznego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wrocławku, a także w związku z faktem, że godzę pracę nauczyciela szkoły licealnej i wykładowcy akademickiego. Proszę Państwa, żyjemy w rzeczywistości, która pędzi, która galopuje i z każdą chwilą przynosi coraz to więcej nowych, nieprzewidywalnych zmian. Przede wszystkim zmian w zakresie kultury, w zakresie relacji międzyludzkich, ponieważ nowe media, które królują w dzisiejszym świecie, które zmieniają sposób widzenia tego świata, także obcowania z kulturą, wpływają na to, jak wzajemnie się do siebie odnosimy, jak zdobywamy, jak pozyskujemy wiedzę, a także jak nią operujemy, co z nią tak naprawdę robimy. I ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza w zakresie edukacji, gdzie spotykają się ludzie dorośli i dzieci, tak? Jeszcze osoby niedorosłe, niedojrzałe, dopiero uczące się. Przede wszystkim skłoniło mnie to, że zaczęłam od niedawna uczęszczać na nasze zajęcia Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo jestem już na emeryturze, no i tak rozejrzałam się w sytuacji, że właściwie ja muszę wypełnić sobie ten czas. No więc skoro już się, że tak powiem, należę do tego grona, to staram się uczestniczyć w zajęciach, w spotkaniach, które nam proponują. A czy warto podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe w każdym wieku?
Myślę, że tak. To kształcenie, że tak powiem, ustawiczne jest konieczne, bo tak, raz, że się człowiek ma czym zająć. Druga sprawa, uczymy się do samej śmierci, że tak powiem. I sam poznanie nowych ludzi, nowych sytuacji, a tu ja spotkałam ludzi, którzy przychodzą tu, bo chcą. I bardzo jestem z tego zadowolona. Jest mnóstwo kółek zainteresowań, a aktywność, no nie wiem, właśnie jak ja tu zaczęłam chodzić, to spotykać się z ludźmi, to się okazuje, że mi bardzo pracy brakuje. I głęboko myślę, co by tu robić, żeby czas wypełnić i no i myślę, że ta prelekcja mi w tym pomoże. Ponieważ z uniwersytetami jestem związany od kilkunastu lat już, dlatego mam pewne doświadczenie, jak również we współpracy na terenie kraju, jak również za granicą. Miałem przyjemność być kiedyś w Turcji czy w Rumunii. Współpracę utrzymujemy do tej pory. Myślę, że to jest też jedna z form takich, która potrafi mobilizować ludzi, potrafi ich uaktywniać, a przede wszystkim w jakimś takim otoczeniu międzynarodowym, czy ewentualnie poza Włocławkiem, bo to nie tylko na miejscu. Tym bardziej, że Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet III wieku ma 7 oddziałów na terenie byłego województwa włocławskiego. Dlatego też ta współpraca w dalszym ciągu jest bardzo aktywna. Ludzie garną się do tego i chcą w tym uczestniczyć. Ja jestem w ogóle pełen podziwu dla ludzi, którzy chce im się wstać, chce im się ubrać, chce im się wyjść i chce im się w czymś uczestniczyć. Ponieważ to jest taka fajna rzecz. Człowiek ten, który coś robi, który się uczy, się przede wszystkim nie starzeje. I myślę, że my też taką cechę mamy. Trochę miałam przerwy po prostu, bo miałam takie rodzinne sprawy, ale nadal chcę chodzić, przychodzić na wszystkie zajęcia, jak przychodziłam do tej pory. Jestem żądna jakichś wiadomości, co się dzieje, jak można spędzać czas, jak można po prostu korzystać ze wszystkiego, z różnych tam wycieczek i w ogóle. No, po prostu bardzo lubię przychodzić tutaj.